i Tomasz Bajerski. Obserwując dziś Joskwina, jego znakomitą jazdę, można być w dużym stopniu przekonanym o jego zwycięstwie. Zobaczymy, czy tak się stanie. No i czy zespołowi Włókniarza uda się zniwelować nieco różnicę punktową. Ruszyli do wyścigu 10. Spodziewanie dobrze dwaj żużlowcy gości. Teraz dopiero przesuwa się po zaciętej walce na pierwszą lokatę. Joss Green, na drugim miejscu jest Krzysztof Kuczwalski, trzeci Sebastian Ułamek. Ułamek przytrzymywany umiejętnie przez Kuczwalskiego. W tej chwili spada na czwarte miejsce. Joss Green z przodu, ale nie rezygnuje. Młody żużlowiec gospodarzy. W tej chwili Ułamek odzyskuje po zaciętej walce na przeciwległej prostej trzecią pozycję. Do Kuczwalskiego. Zacięta walka o drugie miejsce. Straszliwa, nieprawdopodobna, uporczywa walka młodego żużlowca zespołu gospodarzy, proszę Państwa. Bardzo brzydki upadek. Pieknie. Ląduje na torze Sebastian Ułamek. Lepiej zobaczymy całe wydarzenie. Desperacki atak Ułamka. Za bardzo wyłamany motocykl. To był bardzo niebezpieczny moment. Najeżdżał zawodnik zespołu Apatora. Na szczęście odrzucił tak maszynę w bok. Tomasz Bajerski jechał dokładnie szerzej, o jakiś metr, półtora, za plecami Sebastiana Ułamka i nie miał najmniejszej szansy ominięcia zawodnika.